Dzień dobry, panie Bambu. Cześć. Mam prośbę. Słucham ciebie. Tego P30 i bym wybrał tego swojego. Do niego mam ładowarkę. Ale pełnym zdaniem, co chcemy zrobić? No sprzedać. Sprzedajemy P30. Wczoraj mogłem za 3,5 stówy sprzedać, ale w punkcie, w którym skupywałem, nie? No. W Ocawie, ale on jest dzisiaj o 13 czynny. Ale ja nie mówiłem tyle. Nie, nie mówiłeś, ale na przykład 300 moglibyśmy zrobić. Jest ładowarka, jest szkło za 3 dychy, jest to etui. No jest w idealnym stanie. Ja wiem. Jest w idealnym stanie. Wiem. No. Tylko nikt to tak nie działał, cholera. Ile ja mówiłem? 250, nie? Pod zastaw. No. Mogę? A wybiorę tamtego, no. Tam jest blaszka naklejona na ten. Da się to odkleić? Oczywiście, nie będzie śladu. Jest wylogowany? Nie. Najwyżej tam go zresetujesz. Nie resetuję. Poza tym trzeba się wylogować, bo jak zresetujemy bez wylogowania, to nadal jest konto, nie? No dobrze, to wyloguj się, proszę, i odklej mi tą blaszkę. Ile za dziszoka mógłbym dostać? Potrzebujesz to? Nie. Tak, to się suka od... Że ci zaraz nie wyszło, nie odeszło od tym, z tym. Nie. Masz jakiś... Bo jak się porysuje albo coś, to już nie dostaniesz tych 300. A tego nie może. Masz jakiś pilniczek, coś? Delikatnie? Od magnesu się odkleja, tak się nie chce. To mam się z Google'a wyblokować, tak? Z Huawei'a. Z Huawei'a. No jeszcze mogę z Google'a się wylogować. A to nie będziesz resetował, to już pójdzie wszystko, nie? Musisz się wylogować. Z Google'a? Tak, bo jeśli nie wylogujesz się, to nie da się włączyć telefonu. Zresetuj telefon, nie? Nie. Nie? Nie. Nie resetować? Nie. A jak zresetujesz, a ja nie sprawdzę? No i się nie wylogowałeś z Google'a. No nie, to wyloguj. No to mówiłem, że masz się wylogować, a ty chcesz resetować. Jak zresetujesz, a się nie wylogujesz, już nie włączysz telefonu. Aha. Tłumaczyłem przed chwilą. Tylko właśnie nie mogę znaleźć tego. Trzystówki za telefon. A za szoka, jeśli miałbym coś dać, to jest 80 zł. Już ci karty wyciągam. No, kartę. 8 dych? Na sprzedaż, tak? No, więcej nie zapłacę. Już troszkę po przejściu. No dobra. I biorę tamtego. To sprzedajemy zegarek też? Tak. Tego Redmi 12 bierzemy, tak nie? Jest, tak jest. 220. Ja poproszę. Bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałbym wystawić konsolę i... No konsolę, dwie gry i padacz. Dobra, masz tablet na przedłużeniu. Nie przedłużyłeś. Co z tym tabletem robimy? Nie, to proszę go wystawić ogólnie. Ja go... Na sprzedaż? Tak. Dobry. Ja go po prostu nie chcę, bo to kolegi był, nie, ja go odkupiłem i on chciał, miał ogólnie mi zapłacić pieniądze, nie, na niego, a on mi nie zapłacił i po prostu wyszło tak jak wyszło, nie? I po prostu nie chcę go, a on mi nie oddał się pieniędzy po prostu, nie. No. Dzień dobry.
No, nie oddał ci pieniędzy, czyli przeszedłeś go, zastawiłeś, czyli pieniądze odzyskałeś. No, i wykupić ogólnie miał, a nie wykupił. Jasne. No, po prostu taka bajera, nie? Wyszła. No, bajera niezła. No, SP skórka, patkobra i... Czyli cały zestaw, no, który był ostatnio. No, no. No to co ona działała? Ale niedawno ona grała, nie? A może pan podłączy? Ta konsola była u mnie tyle razy, że nie chce mi się jej połączyć. Wiesz o co chodzi? Aha. Czyli pan wie, że ona działa, tak? Mam taką nadzieję, no chyba mnie nie oszukasz, nie? No przecież albo nie grałem się w tym momencie. No. Dobra, tu 200? Tak, no. Ma być? No, no tak. To bym pasowało. 200. Tak, tak. No z tamtym panem to się w ogóle dogadać nie da, bo przyniosłem mu ogólnie niedawno w ogóle FC24 grę, no, nie? Którą mu dałem za nim 200 zł, nie? No. A on mi dał 50 w ogóle, nie? I mówię ogólnie, żeby zobaczył na paragon, że 200 dałem, nie? No. A on nie chce, no on powiedział, że one później zniżą się w ogóle i ten, nie? Nawet jej 2 tygodnie nie miałem, a nawet nie dał 100 zł, nie? Tylko 50 zł w ogóle. No. Wiesz, jak kupiłeś ją nową, no, nie? No, gdybyś ją nową przyniósł, to dostałbyś więcej pieniędzy, tylko że jak gra jest otwarta, no to już traci na wartości. A ja tylko, wie pan, spali i wyciągnęłem. Ale wiesz, używane to używane. No. Więc nie możesz dostać połowy ceny nówki, no, skoro jest używana. Ale trochę chociaż więcej, kurde, 70 jak wydał, no to przecież by różnicy nie robiło, tak? No. Wiesz co, ciężko mi za kogoś mówić, nie? No nie wiem, czy ja za FIFA dałbym też więcej jak 50 zł, bo FIFA strasznie szybko tanieją, wbrew pozorom. Ale to już z tego A czekaj, roku, bo to już teraz nie mogę na to mówić, FIFA tylko FC, nie? No, no. Się pozmieniało. No, teraz w ogóle się pozmieniało. Do tego tableta pchać, tak? Tak. Nie tak, będziesz tak, go odbierać, tak, sprzedawać. Nie, tak, tak, tak. Dobra. Znaczy kolega miał go w ogóle, miał mi dać pieniądze, miałem go odebrać, a nagle wziął i powiedział, że nie chce go i wie pan. To się inaczej ze mną umawiał, a tu inaczej, nie? Ja go przedłużałem, dopóki ogólnie go nie odbierze, a nagle ogólnie... Ale to, czekaj, ty zastawiłeś ten tablet dla kogoś. No, i ty za tego kogoś opłacałeś odsetki. No. To jaki w tym miałeś interes? No żaden, no. To po co to robiłeś? No, żeby odebrał, nie? No ale nie dawał ci pieniędzy na opłacenie odsetek? Nie. Czyli ty za niego płaciłeś odsetki co miesiąc? Tak, 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 tak. No i po prostu konia mi zrobił i tyle, nie? Wiesz jak to się nazywa? No chamstwo. Nie, frajerstwo. No, no to ja wiem. No a co zrobić? To są ludzie. No okej, okay, no. A byście byli na tym wyjeździe? Co tak się zastawialiście na ten wyjazd? Jaki wyjazd? No gdzieś mieliście jechać, nie? A do Radziborza. No, jechaliśmy akurat. No, ale to pojechaliśmy jeden dzień i później pojechaliśmy z powrotem. A tak mi ciotka wyprowadziła, ona cały czas prosto, nie? No. A wyszło tak, że mnie prawie na koniec Raciborza tam, nie? To byście nie wiedzieli, gdzie jechać. A nawigacji nie miałeś? No właśnie miałem nawigację, ale nawigacja mnie w inną stronę kierowała, a ciotka prosto idź, prosto. No to ja się ciotki słuchałem, nie? No to wyszło tak, że na długi koniec Raciborza to musieliśmy taksówkę zamówić. No okej. Okay. No taksówka już wziął 20 zł, nie? I na drugi koniec Raciborza poszedł, nie? A później tak, wziąłem, znów taksówkę zamówiliśmy, nie? Ona mówi, że opłaci taksówkę w ogóle, nie? No. Ani nie opłaciła taksówki, ani nic, moja mama opłaciła, nie? To jeszcze tak, sobie po drodze jakiegoś ptasznika kupiłem, w sumie, bo ja lubię ptasznika hodować. Ptasznika? Tak, tak, ja lubię ptaszniki hodować. Pająka? Tak, tak, tak. Ja lubię terrorystykę, nie wiem, po prostu i sobie lubię to hodować, nie? No i sobie po drodze kupiłem jakiegoś ptasznika, to. No i moja mama ogólnie zapłaciła za to, nie? Zamiast wyjść na PKP, to nie wyszło. Tak wyszło, nie? No, no
No i musiałem latać ogólnie prawie cały raz i bośnie. No ona cały czas prosto, prosto. Weź mi żadnych ptaszników tu nie przynoś, nie? No ja wiadomo, nie? Żeby ci żaden kurwa konsoli żadnej nie wskoczył. Nie, no co pan, ja uważam na niego. Tak? Tak, tak. Pudełka są zamknięte. Bo jak nie. Jakiegoś zobaczę, to tak go jele jakąś patelnią czy czymś, że tylko placek zostanie. A co pan się boi? Arachnofobia u mnie jest we krwi wrodzona, z pokolenia na pokolenie. Nie, nie są takie groźne, mnie nie gryzą. No mówię pan. Nie, a te zęby jadowe to tak ewolucja nie wiadomo nie, po co nie, im dała, nie? A no, ale nie wiadomo, ale nie gryzą. Nie. A mogę panu pokazać? Nie chcę. Dobra. Nie chcę widzieć. Jak na ręce? Nie chcę. Nie chcę. Ten ja mam ogólnie chromatopelmę, która jest niebieska na przykład. Jest ogólnie taki ptasznik też kolorowy na przykład. I mnie nie gryzą, ja nie trzymam jakimś mocnym jadem czy coś jak Morinus na przykład. Weź, mam nadzieję, że to mi w konsoli jajek nie zniosło. No co pan? No ja nie wiem. One nie robią w konsoli jajek, one robią ogólnie w terenie. No, kokon, nie? Tak, tak. To się kurwa ale potem rozwoju. Trzeba było ją dopuścić, ale ostatnio właśnie chciałem dopuścić, nie? Samicę to ona wzięła samca, nie? I go chciała zjeść, ale nie, ja wziąłem na czas pancetę, nie? I go wypuściłem sam. No i nie zjadła. Nie zdążyła, bo go uratowałem. A jak cię ujebie taki pająk, to co wtedy? Już mnie 3 razy palcował rysica. No i tylko palec mi spuchł i na 3 dni popuchlizna i to wszystko przeszło. No ja nie trzymam takich ptaszników ogólnie z mocnym jadem. Na przykład, żeby ogólnie jakiś paraliż czy coś, czy skurcze, czy coś. Nie? Ile za takiego ptasznika zapłaciłeś? Mam ogólnie największego za 300, ale za takiego ogólnie mniejszego zapłaciłem 20. Okay. Co, ja bardzo lubię ptaszniki. Nie? To jest ogólnie coś, co ja lubię. Miałem ptaszniki, miałem modliszki, tylko modliszki nie żyją, miałem nawet kraba w domu. Ja to lubię po prostu. Rozumie pan, nie? Każdy ma swoje hobby, nie? Owszem. Ja mam hobby nie trzymać pająków w domu. Nie, no wiadomo. Dobrze, dziękuję bardzo, mi jego dnia. Na razie, do zobaczenia. Dobry. Dzień dobry. A, monetkę chciałem zostawić. A co ty tak? Ale byłem tam, napiłem się trochę i zabrakło w pieniążku, żeby się jeszcze dopić lekko. No przedłużyć trzeba. A to ile przedłużenie? Na ile pożyczyłeś wtedy? Wtedy dychy, na miesiąc. Nie? 3 dychy. To... To ile bym zaoszczędził? 5 zł? Schowaj to, schowaj. A teraz 10 będę mieć siano, to wybiorę znowu. No ja tam nawet schowałem do portfela i karkówkę sobie zjadłem. Napiłem się trochę wódeczki, trochę piwka i tak przyleciałem z powrotem do Czemnicy. Żeby się doprawić. No, ładna pogoda. Nie dopadało przecież. No, żeby tylko nie padało. Kropiło, coś tam padało chwilę. No, we Wrocławiu jakaś burza była czy coś. A ja byłem we Wrocławiu też, bo telefon zostawiłem w Lombardzie we Wrocławiu i telefon byłem odebrać też. No. Wszystkie Lombardy świata moje, co? No, pewnie, że tak. Ja jestem stałym klientem. Ostatnio tu byłem, to okulary Tomiego miałem nowe. Tak? No, tylko nie przyjął, bo nie miałem pokrowca, a jakieś opakowania, nie? No. I nie miał jak to wystawić za bardzo, nie? No, nie rozumiem. A koledze pogoniłem tam. Miałem sobie zostawić, ale przejrzałem się w lustrze, mówię, nie dla mnie. Wygląda nie, do mojej twarzy nie pasują. No. Stęcior mam używany. Okej. Okay. Nie? No. No, młody. Co tam jest? Nie wiem. Dobra, nie chodź. Tu pan nie szeleści, bo to... No, bo to będzie... Nie? Młocik jest, ale wszystko na chodzie, no. Urzynarka jest też, ale używana też, no. Ja widzę, że używana. No. I trochę... Jak trochę? No, ona jest bardzo dobra, no. Bo ja ostatnio robiłem ją i mi jest już niepotrzebna, no.
A pan może sobie... Młocik duży jest dobry. I co pan chce z tym zrobić? Sprzedać. Ile pan daje za to wszystko? Ja bym chciał 200. 220, no dokładnie. Ja 50 zł panu nie zaproponuję. Stare jaja. Tamto to jest taki zabytek, że to powinno stać gdzieś w Warszawie na wystawie technologii dawno minionej. Nie no, wie pan, ja fajnie dam pieniądze, ale jak coś jest warte, a to... Nie, jest warte. Oj, proszę, na wodzie. Mój pies jest młodszy niż to. No, niż ten młot, nie? Ale 2010 rok, ten młot ma 14 lat. 14 lat. Na wodzie. Na wodzie wszystko jest. Na 100%. To dobrze, że działa. Tyle, że to jest stare urządzenie i w dodatku bezfirmowe. Co tak pana nie widać ostatnio u mnie? Bo się pracuje po nocy i się śpi w dzień, nie? No, mówię panu, że przy tych jebanych indykach pracuje, nie? No. No, ale to trzeba też odpocząć, nie? No co będę chodził? Ale powiem panu, że mam bardzo dużo wyświetleń już. Tak? No zajebiście, no, cieszy mnie to. Jezu, nie chcę tego. Nie. To jeszcze zobaczymy to, czy to jest sprawne w ogóle. Nie, sprawne jest, no. No ale sprawne tak jak tamto? Ja nie wiem, no. Zobaczymy, ale u mnie działało. To chyba inny prąd jest. Inny prąd, na pewno. Dobra, uwaga, bo głośno będzie. Tamto się już wydziałało, że będę mógł wam zaproponować jakieś 50 zł, ale nie więcej. No umówmy się. 7 dygi i 8 dygi z tamtym i koniec. Ale ja tam tego nie chcę, ja wam to oddam, możecie sobie do kontenera wyrzucić. Ale gdzie do kontenera? Ale pan odpierdoli komuś, no spokojnie. Komu sprzedam uszkodzone narzędzie? Kierownik, no. Dobra, 8 dych piszemy? Dobra, piszemy 8 dych, dobra, no ja podpisuję już. No się... Nie powiedziałem, że tak. Ale to pan się trafię po głowie, po szyjce, to znaczy, że tak. No i gitara. A teraz będę miał wyświetleń w swoim. Tak. Żeby to tak działało. Nie, działa to. Kurwa, ja... Ja mówię na temat wyświetleń, nie? Ale to każdy mnie obserwuje, każdy mi, ja idę z pieskiem, nie? Kurwa, każdy mi gratulacje składa, ale pan byłby bardziej tutaj. No ludzie. Dobra, sprzedajemy, nie? No sprzedajemy, no. Za 100, no dobra, niech będzie 100. Już. Nie. Nie, 100. 100 w życiu za to nie dam. 50 zł powiedziałem. No i... Ale do 8 dych jestem w stanie dać. Dobra. Więcej nie dam. Nie targuj. 8 dych, dobra. 8 nie dych. Targuj. 8 dych. Nie targuj się, bo po co? Narzędzia. Ja mam drugą kobietę i ją bardzo szanuję, nie? Spokojnie, bez nerwów. Przyjdzie do pana też, towar zastawi ze mną. Pozna panią. No okej. Podpis, proszę. O, rany. Kartki niech pan nie daje, no spokój nam kartka. Dobra, nie będę dawać panu tej kartki. No pan ją wrzucił do śmietnika i już. 8 dyszek dla pana. Dobra, dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie. Miłego dnia.
Wzajemnie, do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Słucham pana. Panie, jest sprawa. No. Chcę kupić psa. Nie. Nie? To dobrze, jak nie, bo ja mam 7. Nie. Nie, chodzi mi, proszę pana, o szwierkę Bosza. No. Potrzebuję. Kupić. Albo za darmo dostać. Kupić szwierkę Bosza, ale dużą małą pan potrzebuje jaką? Taką, wie pan, podręczna, żeby była. Jest coś, czy będzie coś? A co na tak zajechana? Z roboty prosto. Jak prosto? No prosto z roboty. Oj. No brudna. I co jej jest? Nic jej nie jest, brudna jest. Można zobaczyć, czy chodzi? Chodzić może nie chodzi, ale działać pewnie będzie. Albo trochę czystsza, taka. Aha, czystsza, tak? No czystsza, no bo to jest kwestia, no są brudne po prostu. Mogę je umyć, ale po diabło mam je wodą moczyć, nie? To jest tylko plastik i tak zaraz będzie uwalone. No też. A to mogę zobaczyć? Za panem jest gniazdko, można włączyć. Gdzie to jest? No, tu jest. No jest. O kurde, koło. Idę pomóc już. Już nie potrzeba. Dobra. Chodzi. No działa. A jak długo będzie chodzić? A tego to... Wie pan, no... Rzecz używana, daje gwarancję rozruchową na sprawdzenie jakiś tam pod obciążeniem. No ale jak to używka, nie? A do niej rączki nie ma? Mogę panu stąd przekręcić rączkę. Mi tam bez znaczenia. To mogę. Tylko nie wkręcać, a ja ją wezmę jak coś to do torby. Mi tam na rączce i pan nie zależy za bardzo, nie? Tak. Słuchaj pan jeszcze jedno. No. Potrzebuję... Co potrzebuję? Szczotki. Ma pan czy nie? Do jako części zamienne do tego? Szczotki... Nie będę mieć. Takie coś. Bo także wyjechane za... Zapierdzielone także. No ale szczotki do szlifierki. Jak? Do szlifierki szczotki. Tak, ale jedna jest duża, a druga jest mała. Nie no, no mówię, że nie mam części. O, takie coś. No to ja wiem jak to wygląda, ale części nie mam. Cholera. Ja tu coś. No ale to nie szczotki. A co? Szczotki są, ale to kurde trzeba, to na sprężynę, że się wkłada do tego, tu taki ten przychodzi. No to nie mam, nie mam, nie mam, bo to z jakiejś szlifierki mi wypadło, nie wiem z jakiej i gdzieś tam w kopercie leżało, nie? Aha, ile za to? Przyda się to panu? Do czego? No nie wiem. Jak nie mam kurde ani sprężyny do tego, ani nic, to ja. Jakby się panu przydało, to bym panu dał, a jak się nie przyda, to będzie leżeć dalej, nie? Nie mam. Może komuś się przyda. Komuś dam. Komuś dam to. Ile takie coś to? Niedrogo. 8 dyszek, będzie dobrze? Ja pierdziul. Za dużo. No bo szoska ładna. Tak. Nie wiadomo jak długo pochodzi. Nigdy nic nie wiadomo. Tak samo jak mój ojciec zamówił telewizor, przysłali mu z marketu i tego samego dnia na gwarancję zabierali, nie? A czego? Bo matryca strzeliła po prostu. Włączył telewizor, pooglądali 3 godziny i pojawił się taki pas. Potem się wyłączyło i koniec.
nowy, tam chyba 46 cali, ale to lata temu było, nie? Aha. I tego samego dnia zabierali z powrotem. No, zadzwonił do sklepu, żeby przyjeżdżali po to, bo... Słuchaj pan, 5 dych mogę dać. Nie więcej. Bo mam jeszcze 2 dychy, ale kurde, muszę na autobus trzymać. A może od pana jeszcze dostanę upust. Jakiś, nie wiem. Sekunda. A u pana są takie nożyki do wyżynarki? Nie, obecnie nie mam czegoś takiego. Aha. Nie mam. To co? Sprawdzam cenę. Ile nowa kosztuje? Nie, sprawdzam co mogę zrobić. Nie zawsze mogę opuścić cenę, nie? A u pana tu kurde kupuje non stop. Taki młody tu był, też kupowałem. Nie wiem, czy to z rodziny, czy nie, taki w Londynie. A gdzie tam z rodziny? A co, jestem podobny do niego? Nie, no to... nic. Nie, podobny jest. A gdzie tam? Do mnie? Z przodu. Od dołu. Chyba od dołu, to no. Się zgodzę, tak. To nawet do pana jestem wtedy podobny. Do każdego. Może być 50 dyszek, jak dla pana. Zgodzę się na to. Zgodzę się, tak? Zgodzę się. No bo w razie potrzeby to... Ma pan 24 godziny gwarancji rozrachunkowej na to. O kurde, 24 to nie dam rady, żeby ją wypróbować do domu. Umówmy się, no nie powinno się zepsuć. Bardzo proszę. Paragonik. Dobra.